Proszę Komisję Edukacji o przedstawienie projektu uchwały. Przewodniczący. Projekt uchwały dotyczy projektu budowy obwodnicy Jadrzanowskiego wraz z wojskiem na zasadzie mojej architektury, ale i tam piszmy oraz drogą połączoną, infrastrukturą techniczną na działkach. Są wymienione chodzi generalnie o ogródek przy ulicy Wogilki. Opiniuje się pozytywnie projekt budowy ogródka Jadrzanowskiego wraz z wojskiem na tej małej architektury, ale i tam jak przeczytałam przed chwilą na działkach numer podany mają tutaj Państwo podwórze Kraków. Uchwała chodzi w decyzji podjęcia. Uzasadnienie również tak jak mają przed oczami na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbyło się spotkanie z panem projektantem. Debatowane były różne warianty tego projektu i Komisja Edukacji przychyliła się do takiego projektu. Ja tylko chciałam powiedzieć, czy nie było w poprzedniej uchwale, że do Wilki. No właśnie, weźmy, że mają listę. Ale może uzupełnijmy, to będzie bardziej czytelne. No, bardzo proszę, żeby uzupełnić. Paragraf 1. Przy ulicy do Wilki po krotce. Ten ogródek ma taką nazwę. Właśnie. Obram i wyjechanie też tam do Wilki. W którym miejscu? Po numerach działek chyba. No, Kraków, do Kraków, pod górze, przy ulicy do Wilki. Do Wilki, na samym końcu. Ja tylko dodam, że no, zapowiada się, że ogródek będzie dostępny, natomiast oczywiście w miarę jak również będą środki na to, żeby ten dom zrealizować. Ja w uzupełnieniu dodam, mniej fantastyczne są perspektywy finansowania. No. Może konkurs spędzi? Może sponsora znajdzie jakiś sponsor? Może mają gdy na szóstko i to nie zobaczymy. Trzeba będzie skumulacji. Są jeszcze otwieram dyskusję, proszę bardzo. Ponieważ na komisji byłem przeciwny i porozumiem tutaj z panią Kewą, która, że tak powiem, sprawę wyjaśniła dokładnie, żeby dość długo dyskutowali. Chciałbym powiedzieć, że też będę popierał ten ogródek, ale niemniej jednak, ponieważ wyjaśniłem, że to są szczegółowe rzeczy, będą w późniejszym okresie ustalane. W związku z czym, jeśli będzie coś, to się odniosę po prostu w późniejszym okresie. Czy ktoś jeszcze zabiera głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej na piśmie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.